Po raz trzeci do Furman w gminie Gorzyce zjechały furmanki. W tym roku impreza została zorganizowana w stylu country. Furmanka i konie. To kiedyś był symbol polskiej wsi. Dzisiaj takie pojazdy to rzadkość. Władze gminy wspólnie z sołtysem wsi starają się jednak podtrzymywać tradycje. Zaczynaliśmy skromnie, ale co roku jest coraz więcej chętnych do udziału. No, pomyśleliśmy, że nasza miejscowość nazywa się Furmany i jakby taki zlot Furman zrobił, to przypuszczam, że byłoby to może w powiecie, może i jeszcze dalej gdzieś by się echem odbiło, że jest taka miejscowość. Idea, jak widać, jest fajna, bo jest dużo ludzi, dużo młodzieży, dzieci, dla których te konie to naprawdę jest atrakcja, bo dawniej było, zaprzęg można było spotkać na każdej drodze, na każdej wiosce, a teraz jest rzadkością. Do udziału w tegorocznym zlocie zgłosiło się 8 woźniców oraz 2 amazonki ze szkółki jeździeckiej Astoria z Zalesia Gorzyckiego. Po udekorowaniu koni i honorowej rundzie wokół stadionu ich fury zostały wystawione na próbę. Poszczególne przygotowane przez organizatorów konkurencje sprawdzały m.in. umiejętność powożenia i prezentacji zaprzęgu. Konie nie są dla mnie jakimś pasją, ani po prostu nie są dla mnie konie hobby. Konie to moja miłość, niestety. Koniki u mnie zawsze były od małego dziecka pamiętam. Zawsze jeździłem z dziadkiem, on mnie szacunku nauczył tego stworzenia. Jeździ ze mną kolega, także cieszymy się, że bardzo żeśmy przyjechali tu na te zawody. Konkurencje podobały mi się bardzo dobrze, tylko że no nasze koniki to są konie ciężkie, pociągowe, także nie muszą wygrać. Ma Ogiera, ma 8 lat, ma 85 potomstwa, jest Ogier na okolice. Spokojny, dzieci nam jeżdżą, w konkurencji to jest słaby, bo pod tym względem to jest ciężki koń. Jak on ma waży koło tony, to on nie ma z takimi konikami, co mają 700 kilo, 500, to nie ma szans. Każdy, kto zawitał na zlot furmanek, mógł poczuć się także jak na dzikim zachodzie, bowiem impreza odbywała się w stylu country. Stylowe stroje królowały przede wszystkim wśród pań, które powalczyły o zacny tytuł Miss Country 2018. Musiały się oczywiście o niego postarać, a łatwo nie było. Bardzo fajnie było, konkurencje super, no nie dałyśmy niektóre rady, prawda, jak rzucić do pana kapeluszem, no niestety, ale miło było. Myślałyśmy, że coś wsianie będzie, ale niestety nam nie pozwolili. Ale dobra zabawa była? Bardzo dobra, bardzo jest fajnie i bardzo jesteśmy zadowolone. Jak to jest być chociaż chwilę kowbojką? Super. Aj, oj, chciałoby się, prawda, taka natura i coś takiego dawnego i pięknego, prawda? Wracamy do tych korzeni. Na wesoło. Podczas gdy panie rywalizowały o tytuł Miss, panowie mogli sprawdzić swoje umiejętności grillowania. Na zwycięzcę czekał tytuł Mistrza Grilla 2018 oraz nagrody. Nie zabrakło także muzycznych akcentów. Tutaj nie ma nienawiści.